po tych doświadczeniach z tamtym wydawcą łatwiej się prowadzić własny label? Wiesz co, to przede wszystkim te doświadczenia pozwoliły mi zbudować wizję i misję tego swojego labelu, bo właśnie podstawowym założeniem jest to, żeby stworzyć im warunki alternatywne do tych, które doznałem. I to w przypadku mojej pierwszej wytwórni, gdzie kinematografia została wydana na podstawie kontraktu niewolniczego, można by rzec, gdzie w zasadzie przekazaliśmy całe prawa na wydawcę, nie wiedząc, nie mając świadomości, co czynimy. I z drugiej strony, wiesz, pojawił się człowiek drugi, który wydawał się być fajnym człowiekiem, a dokładnie postąpił jeszcze gorzej, bo się na nas wypiął totalnie. I tym samym wiedziałem, że chciałbym stworzyć dla artystów coś takiego, co będzie kontrofensywą dla tego, żeby mieli taką właśnie bezpieczną przystań, gdzie będą szanowani, a ich twórczość będzie dziełami, a nie produktami. Nie? No i z tymi założeniami działamy i całkiem to... A to nie jest trochę tak, że nie wiem, taki dobry z punktu widzenia artysty label może założyć tylko artysta, który kiedyś dostał ostro po dupie od innych wydawców? Nie, wiesz, to myślę, że to nie jest jakby tylko spowodowane tym, no gdzieś, wiesz, jakby myślę, że to ode mnie los wymagał tego, żebym wziął sprawy w swoje ręce, ale ja myślę, że wystarczy, że będzie jakiś łebski człowiek i on sobie poradzi po prostu z tym, żeby tam te ogarnąć sprawy, wiesz, produkcji, promocji, dystrybucji, bo wszędzie mimo wszystko pracują ludzie, z którymi można się dogadać jakoś, nie? No, dogadać lub nie. A powiedz, bo jak siedzieliśmy na dole, to wspominałeś, że wszyscy się tam mobilizujecie i pracujecie nad nowymi płytami. Co tak naprawdę się dzieje teraz u was? No wiesz co, no poczynając od tego, że 2 miesiące temu wydałem swój pierwszy solowy album, jako 10. moją płytę, wiesz, bardzo dużo teraz koncertów gra Grubson z Trzodą Crew. Też wydali płyty pod koniec zeszłego roku. No i na pewno jakieś kontinuum w tym nastąpi, bo już nagrywają Bus z Trzody, kończy mixtape. Grubson pisze już swoją drugą płytę. Wiem, że Lilu szuka, kompletuje zespół żywy, bo chce z żywym zespołem kolejny album wydać. NTK-owie zmobilizowani, Bzyci zmobilizowani, generalnie wszyscy... Wszyscy zarobieni popachy. Wszyscy... Czy zarobieni, to bym tak do końca nie powiedział, bo niektórzy, wiesz, więcej gadają niż robią, ale na pewno, wiesz, chęci są i to jest chyba podstawą, nie? Tego, żeby cokolwiek powstało. No i mam nadzieję, że w tym roku na pewno jeszcze parę pozycji od nas ujrzy światło dzienne. A jak to, kurde, w ogóle było możliwe, że ty swoją pierwszą solową płytę wydajesz tak naprawdę jako 10? Co to się działo takiego, że wiesz, że wcześniej o tym nie pomyślałeś? To nie była kwestia niepomyślenia, tylko nigdy nie czułem takiej potrzeby, nie? Wiesz, ja jestem w ogóle fanem kolaboracji z różnymi ludźmi i stąd też pewnie zróżnicowanie w mojej dyskografii. Wiesz... Dużo tak z tych płyt wyprodukowałem, nie? To byłem od strony producenckiej, rapowanych też mam kilka, ale to zazwyczaj właśnie były kolaboracje, no i w pewnym momencie, wiesz, zachciało mi się wypowiedzieć się na własny sposób, nie? I napisać album, który będzie odzwierciedleniem tylko moich myśli, a nie będzie już wektorem działań kilku osób. Ja sobie tak pomyślałem, że to byłoby niezłe jaja, jakbyś, czego ci też bardzo życzę, żeby na przykład twoja ta pierwsza i ostatnia na razie solowa płyta była na przykład debiutem roku. Może sobie Rahim, wiesz, po iluś tam latach, wiesz, na scenie debiut roku. Wiesz co, no byłoby to na pewno zabawne. Ja już w ogóle sam się śmieję, jak wiesz, mówię komuś, że ten, że debiutancki album, nie, solowy, wiesz, to tak śmiesznie w moim wydaniu brzmi, no choćby z tytułu, wiesz, stażu, który tam na tej scenie spędzam, ilości płyt, w których brałem udział. No ale wiesz, no życie jest na tyle smutne, że trzeba znajdować rzeczy, z których można się pośmiać i cieszyć, nie? Chyba, no dobra. Jeszcze, no już nie będę cię bił mocno. Kiedy, czy będzie was można zobaczyć gdzieś na przykład z Focusem razem? Wiesz co, grywamy jakoś tak pomiędzy naszymi solowymi koncertami, gdzie się pojawiają sztuki, które gramy razem. Graliśmy tam chyba dwie juvenaliowe sztuki teraz w maju.
tym tygodniu jedziemy do Trzcińska Zdrój, zachodniopomorski też zagrać. Piękna okolica. Na dniach Gorzowa Wielkopolskiego gramy, także jakieś takie szczególnie plenerowe, większe imprezy, jak się pojawiają, to jesteśmy zapraszani. No a tak na co dzień, to gramy solowe koncerty i promujemy swoje materiały solowe. A jest szansa, żeby Paktofonika w jakiejś tam formie wróciła? No niezbyt, nie. Raczej, wiesz co, prędzej Pocahontas drugie nagramy, ale myślę, że i tak będziemy się starali już, skoro pracujemy nad uznaniem naszych pseudonimów solowych, to na pewno kolejny album, jeśli zrobimy razem, to i tak... To było takie zamieszanie, zatarcie było, gdybyście jakiejś siódmej nazwy użyli. Nie, ale myślę, że po prostu to będzie na przykład Rahim Focus jako Pocahontas, nie? Wiesz, że użyjemy jednej i drugiej, ale i tak zostaniemy już przy swoich ksywach, żeby po prostu już ludziom nie mieszać w głowach, bo z perspektywy czasu zdajemy sobie sprawę, że trochę zamieszaliśmy i przy którejś płycie już można się zgubić. No dobra, to ja ci życzę, żebyście się nie gubili, żeby... W sumie ksywa to jest jak brand, nie? Trochę teraz, tak. Teraz mi tak przyszło do łba. Jak znak towarowy. No prawie tak, jeszcze tylko zastrzec, wiesz, taką erkę postawić. Nie? Rap to biznes? No, a jak ci się wydaje? Wiesz co, to zależy, z którego punktu wyjść, tak? Wiesz co, zależy od, wiesz, na którym etapie swojej kariery jesteś, bo dzisiaj też właśnie z kimś o tym rozmawiałem, że wiesz, na początku to jest zabawa, a potem przeradza się po prostu u niektórych zostaje hobby, jeśli się robią to przy okazji, a dla niektórych jest sposobem na życie, nie? No i tak jest na pewno już w naszym przypadku. Nie? A nie chciałbyś, żeby to było hobby mimo wszystko? Czy nie wiem, czy sposób na życie, czy takie biznesowe historie nie zabijają jakiegoś ducha? Wiesz co, na pewno jest to strasznie męczące, nie? I wiesz, niejednokrotnie jak człowiek, wiesz, tu się borykam z jednej strony właśnie z tym całym świadkiem, wiesz, branży, gdzie są działania, kontakty, wiesz, maile, nagabywania i tak dalej. Wywiady jakieś, ten gówno. Pierdy, no wiesz, wolałbym, żeby było tak, no ale to jest taki mój, wiesz, moje idealne wyobrażenie, że tylko bym zajmował się, wiesz, produkowaniem muzyki, nagrywaniem tych kawałków, wiesz, I potem by się już z tym wszystkim działy fajne rzeczy i ludzie by się jarali, grałbym do tego koncerty i by na tym się, wiesz, rzecz kończyła, nie, jakby. A niestety, wiesz, żeby było tak jak chcesz, no to musisz to zrobić sam, nie. No to życzę ci, żeby ci się spełniło to, czego sobie życzysz ty, o. Dzięki ci wielkie. Dzięki.